oskarżonego Marka uniewinnia. Po kasacji przez Sąd Najwyższy wyroku uniewinniającego Sąd Rejonowy w Poznaniu uznał, że Marek M., występujący jako drag queen, nie nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa na arcybiskupie Marku Jędraszewskim. Chodzi o występ z sierpnia 2019 roku, kiedy oskarżony wystąpił z dmuchaną lalką z podobizną duchownego, a następnie przebił nożyczkami woreczek ze sztuczną krwią. Zdaniem prokuratury mężczyzna symulował podcinanie dmuchanej lalce gardła. Ocena zachowania oskarżonego nie może być dokonywana w oderwaniu od przebiegu całego występu i kontekstu sytuacyjnego, a także motywów, jakimi kierował się oskarżony. Podczas swojego występu Marek M. twierdził, że odpowiada arcybiskupowi na jego słowa dotyczące osób LGBT, które ten nazwał tęczową zarazą. Słyszeli Państwo tutaj ustne motywy. Arcybiskup Jędraszewski jednak, jak to sąd stwierdził, powinien mieć grubszą skórę. Skoro on krytykuje innych, powinien też wiedzieć, że on może być krytykowany. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu przez prokuraturę. Sam arcybiskup nie odniósł się do tego zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.